książce Antropocenu. Mamy dzisiaj trzech prelegentów, troje prelegentów, którzy sami się przedstawią. Pan Simon Dejakowicz, pani Małgorzata Kuciewicz i pani Anna Ptach. Będą we trójkę mówić. Dzisiaj to będzie nowatorskie, myślę, bardzo interesująca prezentacja z pogranicza, jak ja ją rozumiem, będąc ekonomistką, z pogranicza sztuki, nauki i zjawisk przyrodniczych. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale tego się dowiem. Bardzo jestem ciekawa tej prezentacji. Macie Państwo tutaj pytania? Mhm. Dobrze. Czy mamy mówić do tego mało, czy mamy mówić przez? Dzień dobry. Zacznijmy przedstawienie z imienia. Ja może przedstawię nas jako ciało kolektywne. Jest to Gosia Kuciewicz i Simona Dejakowicz. Tworzą kolektyw architektoniczno-badawczy Centrala. Kolektyw, który zajmuje się stawieniem ważnych pytań odnośnie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, używając architektury jako narzędzia myślenia, narzędzia działania, narzędzia opowiadania o wspólnej przestrzeni inaczej niż w utrwalonych nawykowych sposobach działania. Projekt Amplifikacja Natury wynika z rozpoznań, których Centrala dokonała na ciele, powiedzmy, modernistycznych konstrukcji na granicy zapomnienia de facto, jak one działały i czemu służyły. Amplifikacja Natury jest projektem, który o czterech budynkach, projektach opowiada tak, jakby były narzędziami do łączenia skali ludzkiej, skali użytkownika, tego świadomego użytkownika budynku czy struktury i skali, która już poza ten podmiotowy czy indywidualny, czy subiektywny sposób użytkowania wynika, skali planetarnej. W tym sensie architektura jest mediatorem pomiędzy tym, co wiemy i tym, w jaki sposób funkcjonuje planeta poprzez grawitację, poprzez oscylację światła, poprzez system hydrologiczny, ale też poprzez to, w jaki sposób nasze ciała synchronizują się z nią na poziomie układów molekularnych, kodów chronobiologicznych itd. Przygotowaliśmy wspólnie wystawę, którą zaprezentowaliśmy w zeszłym roku w Wenecji, na Biennale Architektury w Wenecji, w pawilonie polskim. Wystawa nazywała się Amplifikacja Natury, ja byłam jej kuratorką, natomiast na potrzeby tego spotkania z Gosia i Simonem opowiedzą o jednym z analizowanych przez siebie przypadków i co z tego wynika. Tak? W jaki sposób te rozpoznania wcześniejsze prowadzą do dalszych przemian myślenia na ten temat, jak może funkcjonować miasto już w skali planetarnej. Oddaję mikrofon. Pierwszy obiekt, o którym opowiemy i pierwsze zjawisko przyrodnicze, czyli cyrkulację wody, opowiemy poprzez obiekt warszawski, poprzez duży kompleks, który istnieje na warszawskim Skarpie, dlatego że również na tej Skarpie się znajdujemy. Czyli tutaj widzą Państwo mapkę, jedną z pierwszych map z powojennych projektów warszawskiej odbudowy. I widać, że planiści najpierw rysowali krajobraz, czyli najpierw identyfikowali te struktury terenowe i te struktury wodne, o które mogą oprzeć swoje kompozycje. Dla nas jest to niezwykłe, że zrozumieliśmy, że przy tak ogromnych zniszczeniach właśnie ten krajobraz był postrzegany jako coś takiego stałego i niezniszczalnego. I o ile myślenie o Skarpie Warszawskiej jako takim kręgosłupie urbanistycznym warszawskiej struktury istnieje cały czas wśród planistów i urbanistów, to hydrografia, czyli układy wodne Warszawy, już nie są tak dobrze zapamiętane. Tutaj zbliżamy się
do tej formacji na Skarpie Warszawskiej, która była kształtowana w latach 50. przez zespół Jerzego Sołtana. Aby dokonać tego projektu, powstał na Akademii Sztuk Pięknych Zakład Artystyczno-Badawczy w połowie lat 50. I do połowy lat 70. ten obiekt powstawał. Natomiast jest totalnie jakby zaparta wśród mieszkańców Warszawy świadomość, że kompleks Warszawianka to nie tylko baseny na górnym tarasie, ale również wszystkie te terenowe formy na Podskarpiu. Tak to wygląda obecnie i nam zajęło mniej więcej 2 lata wędrowania po tym terenie o różnych porach roku i przede wszystkim poprzez rozmowy i świadectwa osób, które pamiętały ten obiekt właśnie z lat 70. i poprzez rozpoznania wśród zieleni, która jakby cały czas za tą wodą płynącą w tym obiekcie podąża. 2 lata nam zajęło, żeby jakby skleić w naszej wyobraźni archiwalia z tym, co rozpoznaliśmy w terenie. I jakby tym jakby wynikiem tego procesu kompleks znalazł się w Gminnej Ewidencji Zabytków Warszawskich, natomiast cały czas jest w takim stanie, jak widzą Państwo na tych slajdach. Natomiast my opowiemy, jak trzeba rozumieć, jak ten wielki, taki oparty o pamięć ziemi, zakomponowany z przyrodniczych procesów ustrój działa. Sorry, when I speak in English, I hope it's okay for you. These slides are showing that we conducted a lot of walks with like different people, like from artist groups to public program of public institutions. So actually, we walked a lot of people in this complex in order to understand it better ourselves and to make people aware of what was actually there. Here we're showing like. Bruce Eason and Mayen Trump's World Ocean Floor Map, which is actually displaying water from a different perspective. We're showing like water as the greatest architect in our planet, able to actually to shape the bottom of the oceans, right? So for us, that was like a completely different way on approaching like the world map. And those are in fact the images of the escarpment of Warszawianka before the earth and form were actually shaped by the alders. So somehow the escarpment has always been like a moment when like rainwater and infiltration water has been like falling down and gently forming the escarpment as we saw it. And this is a picture displaying how the retaining wall of Warszawianka is still holding that that function of actually letting water and plants and little animals passing through it by its own engineering ideas. And in fact, we'll explain more in detail how this incredible technical solution works. Oscar Hanse once described this this form as breaking the escarpment in thousands of little escarpments. So the idea is that a chain structure made of concrete prefabs connected together holds the ground without any foundations. So in fact, it reacts directly to the physical strength of the gravity of the ground pushing. So somehow it's a sustainable object also because it's not like a traditional containing wall sunk in the ground, but it's actually works together with the forces of nature, not against them, right? This is a technical drawing of it. So as you can see, it's on the left hand side, its section thickens towards the bottom, right? It strengthened the structure where the gravity pushed the hardest. There are like historical images of it and also the individual margin of which this structure is composed. And yeah, winter scenarios with it. When nature was not yet overgrown as it is nowadays. Gdy pomyślimy szerzej o kontekście tego zespołu warszawiarki, musimy rozumieć, że
cały układ hydrograficzny Skarpu Warszawskiego ze sobą połączony. I takim argumentem, który często jakby chętnie używamy, to jest to, że Warszawianka jest kontynuacją pomysłów, jeżeli chodzi o kształtowanie tego układu wodnego Podskarpia, sprzężonym z historią, czy raczej biografią łazienek królewskich. Mamy świadomość, że projektanci w zasadzie wkomponowali swój projekt tych terenów sportowych w takie założenie, które kontynuowane jest, odkąd źródła królikarni zasilają stawy pod pałacykiem na wodzie. I jakby rozumiemy, że zaburzenie tego układu wodnego może się skończyć też negatywnie właśnie w Parku Łazienkowskim. Więc narysowaliśmy taki diagram, jak ten układ wodny Podskarpia łącznie z tą Warszawianką wygląda. I zaczęliśmy szerzej rozumieć, że te wszystkie instytucje kultury na Skarpie Warszawskiej musimy traktować jako jeden długi konstrukt. A to jakby przełożyło się na nasze myślenie w ogóle generalnie o krajobrazie warszawskim, co pokażemy w kolejnych rozpoznaniach. Takie ćwiczenie przed i po. Tutaj jak to wyglądało, kiedy było prawie już skończone. Widzą Państwo takie komnaty drzewiaste z takich wysokich topów na dole slajdu. To były korty treningowe. Widzimy wzgórze sztucznie ukształtowane, które osłania od wiatru kort główny. Właśnie ta ziemia z tego kortu została przeniesiona, by ten pagór ukształtować. Oraz wkomponowany w stok widownię boiska głównego, które nie jest odsłonięte od wiatru, więc wiatr Podskarpia ten tłum tam chłodził. Praca konkursowa zespołu, gdyż realizacja była wynikiem konkursu publicznego, ukazywała koncept, aby drenaż Skarpu Warszawskiego stanowił taką przestrzenną grafikę. To zostało zrealizowane w naturze. Te stoki trawiaste nagłębiono w taki sposób, żeby woda tą grafiką spływała w dół i były wysypane one takim tłuczniem z odpadów przemysłowych, ceramicznych. Więc na początku było widać, te układy drenaże się zmieniały z czasem, ale na początku były bardzo wyraźne. Kilka historycznych zdjęć, do których udało nam się dotrzeć poprzez właśnie świadectwa byłych użytkowników i mieszkańców Mokotowa. Nawet układ tych szpalerów drzew był traktowany na równi z twardą materią architektoniczną. Oraz jak wyglądały te obiekty architektoniczne, kiedy nie zostały jeszcze przekształcone w latach 90. Każdy budynek był bramą. Na Warszawiance dukty wodne i różnice terenów jakby dystrybuowały tłumem. Nie było tak, że parkany były zbędne. Dukty wodne, tak jak kiedyś w założeniach zamkowych, powodowały, że nikt nie próbował się przedzierać do strefy biletowej. A oprócz takich pawilonów, które stanowiły jednocześnie bramę do poszczególnych stref, na całym terenie rozstawione były znaczniki czasu. Tu widzą Państwo taki totem wyników sportowych, na którym za pomocą kolorowych planszy pokazywano wyniki z budki sędziowskiej, która na pawilonie z boku była zlokalizowana. I widać, jak to działało jako taka plastyczna kompozycja we wszystkich porach roku. I latem, gdy stok był pokryty trawą, i zimą, kiedy to śnieg stanowił takie tło dla tych wszystkich sportowych aktywności. For instance, in this slide you can see it's very interesting to see this how the heel runs to the ground. You can see this dark spot at the bottom of the heel, and this is like showing how thoughtful the details of the water canalization of this complex were studied. In fact, like
The water circulation was a crucial element of this complex. In fact, tracing the position of the trees and walking in the complex, we were able to reconstruct how the designers understood and thought the water circulation of the ground, respecting the escarpment and the work they did, and now they decide to collect this water on a pool and on a system of canalization on the bottom of the Scarpa complex that would ensure like a proper microclimate for playing sports on the bottom. So the concept of the microclimate is crucial here to work with microclimates in urban sport complexes. And here you can see on the top left end of the complex terrains for sunbathing and playgrounds for kids. And this is one of our dearest part, because in fact the water was not only a mean for microclimate and generation and for collection and retention, but this retention happened to become also a play, a game. To jest właśnie takie zdjęcie, które pokazuje, jak bez tego komponentu lodnego, bez wody, bardzo trudno ta historia jest odczytywać. Bo widzimy takie zdjęcie i na pierwszy rzut oka wydaje nam się ono po prostu krzywe. Natomiast gdy konfrontujemy je z kolejnym, to okazuje się, że tamto zdjęcie nie było krzywe. Że cały ten teren jest ujęty po to, żeby zbierać deszczówkę, takie pluskowiska dla dzieci. Więc jakby zazwyczaj się robi zdjęcie, oczywiście nie pada, więc wszystkie takie ulotne fenomeny w tego typu architekturze nie są zapisywane w fotografiach. Tutaj widzimy ten kompleks, kiedy dziennie odwiedzało go ponad 7 tysięcy osób, czyli połowa lat 70. I widać, jak prostymi środkami to wszystko było zrealizowane. To był po prostu beton, trawniki, trochę krzewów, bambu. I tutaj już z Pałacem Kultury w tle musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście to powstało wtedy, kiedy właśnie socjalizm się kończył. Dla nas radna tego projektu jest równie ważna jak odbudowanego w tym samym momencie Starego Miasta. To jest dokładnie ta sama Skarpa Warszawska, ten sam okres, podobny obszar. I widzimy, że na cały układ wodny był spięty na koniec w taki staw, który też był rozbryzgiwany wiatrem w taką mrzawkę chłodzącą sportowców. I na tym stawie widzimy rośliny wodne. Tutaj pokusiliśmy się o taki diagram, żeby na te archiwalne zdjęcia nanieść te dukty wodne i wszystkie cały układ, tak żeby go zrozumieć też. To były nasze też studialne obrazki. Natomiast na wystawie w Pawilonie Polskim pokazaliśmy to rozpoznanie jako taki pływający model, w którym wszystkie te przebiegi wodne były pogłębione, tak żeby widzowie mogli sami, jakby bawiąc się tą makietą, postrzegać, jak ta woda się po takiej formie przemieszcza. Nie epatowaliśmy tymi zdjęciami tego stanu obecnego, dlatego że no bardzo trudno komuś wytłumaczyć, że tak wygląda jeden z najlepiej zaprojektowanych terenów w Warszawie. Na kolejnym slajdzie widać. Tutaj jeszcze widzimy, bo to są zdjęcia z lat 90. taki długi pawilon na Podskarpiu, który był takim kręgosłupem dla wystawy wojsku ćwiczennych. Z niego został już tylko krótki odcinek i został przykryty dworskim takim czerwonym dachem, więc tego modernistycznego wyrazu już nie ma. A to jest projekt, który był naszą odpowiedzią projektową, bo to, czego nauczyliśmy się poprzez to cielesne odwiedzanie warszawianki, to jest to, żeby postrzegać wodę jako bardzo pozytywny komponent dla warszawskiej architektury. Zazwyczaj u nas dominuje taki język opresji. Mówimy, że znowu pada, że no jakby nie cieszy nas to, gdy deszcz pada. Natomiast my chcieliśmy pokazać, że nie można myśleć o architekturze jako obiekcie, który nas chroni przed przyrodą, tylko raczej, który nam medializuje nasze uczestnictwo w tych zjawiskach przyrodniczych. Archetypem architektury jest właśnie dach. Jak myślimy, czym jest architektura, to pierwsze co myślimy o tej powłoce, która nas od deszczu chroni. Natomiast podczas rozmów w trakcie wystawy z osobami z
terenów, gdzie woda już jest polityczna, gdzie po prostu wody nie ma. To nas utwierdziło w tym przekonaniu, że trzeba traktować polski deszcz jako komponent architektury. I dlatego zaproponowaliśmy pawilon polskich deszczy. The so-called rain pavilion is a sort of like, as Gosha just described, this kind of tool which is mediating between our body and the rain. And we started like with a sort of ethno-linguistic analyze and investigating. Okay, no, well, first we traced like the Polish rain, where the Polish rain comes from, right? So we drafted this diagram of the main sources of Polish rain, and this Kubiecki's diagram shows, like, in fact, this inventory instead of this, what I was mentioning earlier, of this ethnolinguistic studies about language, on how we used to call the rain, and we no longer call the rain. We just don't call it rain, but in this case, we're calling it, you know, Szewka, Ciekawica, Kapanina, Kłapanina, Dża, Czaskawica, and Ulewa. And all these rains have different characteristics, different sounds, different feelings on the body. So, and therefore we thought about an architecture that can actually react to these different types of rain and provide through the rain pavilion like a different, like, bodily experience, right? I okazało się, że polski język jest fantastycznym repozytorium architektonicznych inspiracji, że wystarczy trochę poczytać i dochodzimy do określeń, które już nie są oczywiste, które mogą być przy tym założeniu, że architektura powinna mediować różne zjawiska przyrodnicze, źródłem inspiracji. Bo nawet ja nie słyszałam wcześniej takich pojęć właśnie jak chlapanina czy trzaskawica, a chociaż jakby intuicyjnie je wszyscy rozumiemy. No i na koniec okazało się, nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, skontaktowało się z nami Łazienki Królewskie, że u nich stoi wodozbiór, który ma właśnie taki lukowaty dach, czyli jest, mógłby być, tylko nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, taką inspiracją do naszego pawilonu deszczy, bo dokładnie tak działa wodozbiór w Łazienkach Królewskich. On nie tylko zbierał wodę, która spływała z podskarpia, znaczy podskarpie warszawskiej, ale również był takim łapaczem deszczu. Teraz Łazienki Królewskie prowadzą taką modelową konserwację tego obiektu i na wiosnę powinna być tam otwarta wystawa też o tych układach wodnych podskarpia. Natomiast dla nas, dlatego że projekt był nas już na pół roku i jest to takie pół roku, które daje nam komfort zespołowi, który jest zaangażowany w tą wystawę, różnych rozpoznań w ramach programu towarzyszącego wystawie w Wenecji. I przez pół roku trwania wystawy byliśmy w stanie te nasze rozpoznania prezentowane poszerzać o kolejne wątki. I tak jak nas warszawianka nauczyła, że nie można statycznie patrzeć na krajobraz, pokusiliśmy się, aby sprawdzić, co się dzieje z resztą tych układów wodnych. I dotarliśmy do takiego opracowania, które pokazuje, co się zdarzyło w Warszawie przez ostatnie 150 lat. A wszyscy utrzymujemy w języku takie pojęcie, że mamy w mieście dziką rzekę. I ta dzika rzeka, jak widać, no jest bardzo mocno uregulowana. To jest ten slajd po prawej, można rozpoznać Port Praski i Zakole. Natomiast ta Wisła przed wielką powodzią w latach 80. XIX wieku miała taki charakter jak Wisła w pozamiejskich strefach. I my wierzymy bardzo w taką teorię, która teraz wybrzmiewa w debacie publicznej na temat wyzwań dotyczących przyszłości, w tak zwaną pamięć krajobrazu. Czyli że wielkie wody podczas dużych opadów atmosferycznych czy jakichś gwałtownych jakby zjawisk wodnych oczywiście odnajdą swoje stare koryta, bo krajobraz przytrzymuje tego typu informacje. Z drugiej strony mamy największym naszym wyzwaniem dla nas jest wysychanie, czyli susze, które coraz częściej się pojawiają i wszyscy wiemy, że Warszawa potrzebuje jak najwięcej takich rozwiązań retencyjnych dla miasta.
Podczas rozpoznań wokół tego tematu, na ile Wisła jest dziką rzeką, dotarliśmy do świadectw i materiałów prasowych z lat powojennych i okazało się, że po wojnie kontynuowano projekt zawężania koryta rzeki na odcinku warszawskim i kontynuowano budowanie tak zwanych ostróg. To jest jakby widoczne w krajobrazie, wszyscy widzimy, znamy te kształty mijając Wisłę, to są te betonowe takie ostrogi, pomiędzy którymi ląd się kształtuje. Natomiast dla nas było szokiem to, że tego typu prace były prowadzone w latach 40. na takim odcinku Wisły i było to budowane z warszawskich gruzów. Cały czas, jak parę lat temu trwała debata na temat zniszczeń wojennych, mieliśmy takie wrażenie, że tych gruzów warszawskich jakby no, jest za mało. Znamy wszyscy kopce z gruzów, moczydło i inne pagórki. Natomiast ciągle jakby w tym bilansie tej materii architektonicznej tych gruzów było za mało. No i teraz już wiemy, gdzie jest ta materia architektoniczna przedwojennej Warszawy. Ona jest rozpięta na Wiśle na odcinku od Torunia do Puław. Well, I wanted to add like one technological note on this, because I think this is really beautiful in a way we humans can change and transform nature by using our understanding of it in a strangely symbiotic way. So somehow like these spores constructed with the rubble of Warsaw, layered one on top of another on riparian grass laid as a bed, considered that the river would deposit its own mud and sand in between them, and then generate by itself this that we now call like the green part of the right river bank, right? So basically we let the river do the job by triggering this transformation. So this incredible like cooperation between nature and humans in the sense, it's something really fascinating in this context. Więc w naszej propozycji, jako że mamy ten przywilej spekulować no, jakby z tego pola artystycznego, zaproponowaliśmy, co by się stało, gdybyśmy te ostrogi na powrót no, zanegowali, jako że były one budowane głównie w latach 60., czyli w czasach wielkich realizacji też samochodowych, że może nie do końca ten scenariusz jest w pełni przemyślany. I bardzo nam się spodobała taka wizja, aby przywrócić te wędrujące wyspy na ten warszawski odcinek. Wisła jest rzeką roztokową, nie meandrującą, więc jej natura powoduje, że te piaszczyste wyspy na tych odcinkach pozamiejskich się dwa razy w ciągu roku zmieniają. My to utraciliśmy. Z archiwów wynika, że ta naturalna zmiana poziomu wód była naturalnym cyklem miasta, że dwa razy do roku przystanie wodne były rozstawiane na Wiśle, kiedy było zagrożenie powodziowe, one spływały do portów i miasto żyło w tych cyklach rzeki. Teraz jakby wszyscy, no, chyba że jest jakieś ekstremalne zjawisko, ale nikt z nas jakby nawet tych wyższych wód nie rejestruje. I w ramach tego programu towarzyszącego dla pawilonu my zainteresowaliśmy się nie tylko samą wodą, ale też hydrobiologią, czyli dlaczego z architektury, z wyobraźni architektonicznej wyparowała taka substancja związana z wodą, czyli dlaczego nikt nie stosuje roślin wodnych. I z ogrodem botanicznym i zainspirowani zdjęciem z lat 60. odtworzyliśmy pojemnik na roślinność wodną. Państwo je znają z ulic Warszawy, ale zazwyczaj jako takie rabaty gruntowe. Natomiast one były pomyślane jako takie ambasady Wisły, jako takie mikrooczka wodne dla roślin, dla hydrofitów. I z ogrodem botanicznym przeprowadziliśmy taki eksperyment przez całe lato. Taka donica stała przed zachętą i na początku jakby zderzaliśmy się z opiniami, że to będzie niszczone, że to będzie śmierdzić, że to będzie komary generować.
Nic takiego się nie stało. Bardzo szybko ten mikrokosmos się ze sobą dogadał i ta woda się bardzo szybko biologicznie oczyściła. Była to, no, tworzyło to mikroklimat i było to ulubione miejsce psów, gości zachęty. I w ramach jakby rozmów z różnymi osobami dotarło do nas, że ta pamięć krajobrazu nie jest tylko przetrzymywana w samej geologii, ale no również w przekazach ludzi, ale też w samej przyrodzie, w zieleni. Dla nas mazowiecki krajobraz jest czymś oczywistym, natomiast gdy pomyślimy, że został wytworzony przez Olendrów w ramach prac melioracyjnych, no to już zrozumiemy, jak bardzo jest sprzężony właśnie z wodą. Najmłodszy skansen w Warszawie, nadwiślański skansen holenderski, który powstał rok temu, pokazuje zabudowę holenderską na takim płaskim, mazowieckim krajobrazie. Natomiast proszę zauważyć, oni mieli zawsze przygotowaną łódź przy budynku, w garażu po prawej stronie, na wszelki wypadek. Żyli w tym rytmie dwukrotnych zalewów Wisły. Część mieszkalna była na terpie, na takim podwyższonym terenie. Jeżeli woda była tylko tej wysokości, to po prostu dla nich to było pozytywne zjawisko, które przemywało, narzeźniało, bo te namuły wszystkie wiślane bardzo poprawiały uprawy. Natomiast gdy woda w nietypowy sposób się podwyższała, no to używali tej awaryjnej łodzi i odpływali. No i jak pomyślimy, no to w zasadzie wszyscy jesteśmy z bagiem, bo najstarsze osady polskie to są właśnie groby bagienne, jak Biskupin, czy ostatnio Politechnika Warszawska dokonała rekonstrukcji, jak wyglądał Pułtus w XII wieku. To była taka właśnie bagienna osada, która zlokalizowana była z punktu uwagi militarnej właśnie w samym centrum bagien. I jeszcze w latach 20. hydrobiologii uczono w liceum. To jest Stefana Batorego, liceum Stefana Batorego z zestawem Witek też Ule, więc te nauki przyrodnicze licealiści, gimnazjaliści pobierali, jeżeli chodzi o wszystkie chyba miejskie zjawiska. To jest ta sadzawka. Widać, że tutaj hodowano oczeret, czyli taką roślinę, która jest bardzo sprawna w oczyszczaniu wody, więc traktowano to bardziej jako, nie tylko jakby, jeżeli chodzi o aspekty ozdobne tych roślin. Teraz kolekcjonujemy zdjęcia z takimi sadzawkami, z hydrofitami z warszawskich podwórek. To jest osiedle Długa w latach 60. A to jest pojemnik do nauki hydrobiologii na dziedzińcu Politechniki Wydziału Architektury. Na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Kompozycja z lat 60. specjalnie stworzona, aby wyrabiać w adeptach architektury tą wrażliwość właśnie na ten komponent, jeżeli chodzi o rośliny wodne. Ja przy tym dydaktycznym narzędziu siedziałam na ławkach przez całe swoje studia. Niestety on wygląda w tym momencie tak, więc ta fascynacja roślinami wodnymi przyszła dużo później w moim wypadku. I trzeba powiedzieć, że to, że u nas w Warszawie ta wyobraźnia związana z tym tworzywem roślin wodnych wyparowała, to jest też sprzężone w ogóle z takim światowym zjawiskiem. Wydaje się, że jest to powiązane w ogóle jakby z tym, że przeszliśmy z oczyszczania wody w sposób naturalny i biologiczny na chemię. To jest odtworzone w latach 80. pawilon Jensa van der Rohe, w którym jest system basenowy zastosowany. Czyli ta piękna, odbijająca architekturę sadzawka, no po prostu jest chlorowana. Natomiast gdy patrzymy na ten oryginalny twór, ikonę architektury z lat 30., to widzimy, że w stawie pływały rośliny wodne. Pokusiliśmy się z Simone i poprosiliśmy o archiwalia z różnych źródeł, tak żeby inne sadzawki Jensa van der Rohe też sprawdzić. I na przykład tu widzimy willę w Brno, modelowa konserwacja, natomiast jeden element się nie zgadza. Zamiast właśnie roślin wodnych, papirusy w dylicach.
A widzimy, że ta sadzawka była zakomponowana równie uważnie jak sam dywan. I dotarło do nas, że tak jak my patrzymy wstecz, staramy się rozkodować projekty z lat 50., 60., 70., zrozumieć ich istotę, a nie tylko to, jak wyglądały, bardziej jak działały. Tak samo jest Wandera Roa robił. Dla niego inspiracją był Joseph Paxton. Tu widzimy realizację Miesa Wandera Roa, a poniżej właśnie inspirację 50 lat starszą, czyli obiekt stworzony, aby wyhodować lilię królewską dla królowej Wiktorii. Projektując te cieplarnie, Paxton wszedł w takie rozwiązania systemowe, jeżeli chodzi o budowanie tego typu szklanych pawilonów. I jak się pomyśli, że właśnie to lilie wodne spowodowały, że powstał szklany pałac, Crystal Palace w połowie XIX wieku, to człowiek rozumie, że od rośliny wodnej można pociągnąć taki przyczynowo-skutkowy wątek, który przeniósł architekturę z czasów rzemiosła w okres prefabrykacji, bo ten budynek właśnie uważa się za pierwszy prefabrykowany obiekt w historii architektury. Więc z takim rozumieniem tego tematu inaczej już patrzymy na zdjęcia archiwalne, bo w polskim pawilonie na Wystawie Światowej w Paryżu widzimy grążel, czyli polski nenufar na Wystawie Światowej już jako taki element symboliczny, taki element, który zapewne dla tych architektów nie miał tylko wyrazu jakby estetycznego, ale właśnie to było taki tribut dla Miesa Wandera Roa i Paxtona. My możemy sobie, mamy świadomość, że to są wszystko domysły, ale jakże piękna byłaby taka historia. Rozpoznając te wszystkie sprawy związane z naszą niewiedzą, jeżeli chodzi o świat roślin wodnych i zwierząt, dowiedzieliśmy się, że najstarszym zwierzęciem polskim nie jest bocian, a właśnie żółw wodny, zwany kiedyś żelazną żabą. No i że kiedyś istniało całe menu oparte o rośliny wodne. Panie z Ogrodu Botanicznego mówiły, że podstawowym składnikiem jadłospisu Słowian były potrawy z kotewki, czyli orzecha wodnego i różnych innych roślin. Nawet nie wiedzieliśmy, że mamy kwiata wodnego, to jest wychochol. Właśnie taki bardzo sprawnie zjadający larwy komarów. I na bazie tych wszystkich rozpoznań na koniec trwania polskiego pawilonu zaproponowaliśmy, aby w Warszawie, wiedząc, że istnieje ta pamięć krajobrazu, spróbować większy taki stworzyć park wodny na bazie starych rzeczy po praskiej stronie. Czyli przez Park Staryszewski, Błonia Stadionów, działki Krzyżkinowej i jeziorka, które wciąż są widoczne w krajobrazie między osiedlami, stworzyć taki konstrukt, który by jak gąbka nawadniał się podczas wyższej wody i potem powoli tą wodę oddawał. To jest ten teren tych działek. Nie boimy się też ilustrować tego przy złej pogodzie. Inspiracją były dla nas działki, które tworzono w Meksyku, czyli tak zwane chinampa, żeby więcej tych roślin wodnych uprawiać, ale również tych gruntowych. I wanted to add like one thing about this project, if I might go to the general slide, because for us this was like the sum up of this analysis of this memory of the landscape, like the idea that in fact the river will remember its courses and will eventually fill it and flood it, and it needs to be allowed to do that. So we wanted to actually rethink the landscape of the Wright River bank in order to bring back this map that you saw at the very beginning from the 19th century. So and the water plants are playing a crucial role in doing that, because they are actually an active component of controlling water flows. If you saw probably in the news what happened in Venice in the last days,
this is not only the result of global warming and tides rising, but it's also like a mismanagement of the lagoon and the deprivation of water plants that was like a crucial component in keeping the lagoon safe from overflow, right? So this whole water park that we're proposing is actually an idea of like reconnecting with our landscape and allowing like not to, you know, not the river not to overflow in a destructive way, but in a natural way, right? I już na koniec chcieliśmy zmapować i też jakby przewędrować się z warszawiakami te potencjalne tereny, które łatwo byłoby na powrót nawodnić. I z Centrum Ochrony Mokrady przez całe lato w ramach projektu Zielonej Jazdy w Centrum Sztuki Współczesnej współprowadziliśmy wycieczki, tak jak wcześniej po warszawiance, tym razem po bagnach i mokradłach warszawskich. I stworzyliśmy taki diagram z gąbki naturalnej, na której zakup nam biolodzy pozwolili, która przyjechała do nas z Grecji. Taki mokry diagram. Można było nawodnić ten diagram w Zamku Jazdowskim przed wycieczką, jakby fabularyzując sobie, co by było, gdybyśmy zrobili to w terenie. Natomiast najciekawsze dla nas były te rozpoznania terenowe, dlatego że biolodzy po pierwsze pokazywali nam, jak diagnozować stan mokradeł. To jest Zakole Wawerskie, czyli to jest tuż przy tych ekranach, jak mijają Państwo Łup Siekierkowski po stronie praskiej, czyli jak się wjeżdża na Wawer, to właśnie mamy taki jeden z najstarszych terenów wilgotnych w Warszawie, 9 km od Pałacu Kultury. A to z kolei była inna szokująca dla nas wycieczka, to jest Las Bielański, wysuszone rzeki i traszki, wysuszone traszki, które pomimo tego, że są chyba jednorocznym gatunkiem, to wciąż tej wody szukają i schną. Na naszej trasie kilka takich traszek znaleźliśmy. Teraz w Warszawie jest projekt stworzenia właśnie na tym zakolu takiego bagiennego parku, tak żebyśmy wszyscy byli w stanie coraz więcej dowiadywać się o tym naszym dziedzictwie przyrodniczym. A dla nas ten projekt był po raz kolejny rozpoznaniem językowym, na ile rozumiemy jeszcze wszystkie te nazwy związane z mokradłami, a na ile musimy rozbudowywać takie legendy, tak żeby architekci mogli wpisywać tego typu tereny, projekty, jeżeli chodzi o Warszawę przyszłości. Koniec. Może ja bez mikrofonu, tutaj jest też dobra akustyka w tej sali. Zaraz zapałem.